No i szwagier, tu będziesz leżał za chwilę. I przejdziemy z panem na następne badanie. Dobra, dobra. Pan się uspokoi, bo ten co szaleje. Chce pan uspokojenie podać, nie? Nie, spokojnie, no zestresowałem się tą sytuacją. Kurwa, trzeba się cieszyć. No nie wiem, czy się cieszyć, bo za 11 dni mam ślub. O! Jak kocha, to poczekaj. Idziemy już umiechać? To Bóg tak chciał. Bezpiecznie, dobry kierowca. Zaraz pan. 98, w porządku. Już z tego oddziału 3 osoby na izolacji mamy. Koleżanka wyszła do Darnia. No RODO jest, nie mogę panu mówić, kogo zabierali. A może to taki od losu, żeby się nie żenić. Ja 6 lat po ślubie i powiem panu, żebym drugi raz tego nie zrobił. Odradzam. Ale jak pan potrzebuje, to przetrzymamy pana dłużej. No zakaźnie. Będzie pan wolny. No, to żartami, ale właśnie to wszystkie organizacje tego i to już mam dość. Już wolałbym, żeby to było za nami. Czyli to nie z miłości, tylko dla... Znaczy z miłości, to z miłości tylko. Gdzie tutaj, w Krakowie wesele? Ja pochodzę z Podkarpacia. Podkarpacie. Z Jasła. Tam na miejscu będzie. Krosno to też tam? Tak, niedaleko. Krosno kojarzę. Kogoś miałem na uczelni z Krosna. Ale już nie pamiętam. O, już ten to od razu lepsze, widzi pan. Trzeba porozmawiać. Porozmawialiśmy, rozumiem. O przyjemnych rzeczach. Ja powiem panu, że 2 tygodnie wolnego wziąłbym w ciemno. Za decyzję sanepidu. Szczepiony pan? Nie. No to może nie wypuszczę. Trzeba się zaszczepić. Przekręci pan pulsoksymetr w moją stronę. W porządku. Ten pan sobie o żonie pomyśli. To mi się podniesie. Ale ten znaczy coś innego. Jakoś to będzie. Młody zespół. Dobrze się pracuje. Dawać go! Wszystko dobrze? Jesteś dobrze. Wszystko jest dobrze?